Bardzo słaba frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Są miejscowości w województwie śląskim, gdzie do urn wyborczych poszła co czwarta osoba. Gdzie było najlepiej, a gdzie najgorzej, o tym Paweł Jędrusik. W województwie śląskim frekwencja wyniosła 40,31%. To niewiele mniej niż średnia krajowa. Tyle, że dla porównania w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku średnia wyniosła ponad 74%. Ta frekwencja i w Polsce, i w Unii Europejskiej, ani w tym przypadku, w tych wyborach, ani nigdy wcześniej, nigdy nie była wysoka. Nie ulega wątpliwości, że na taką frekwencję jak w wyborach w październiku w ubiegłym roku liczyć nie mogliśmy. Ludzie od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej są znacznie mniej zainteresowani tymi wyborami. Te niecałe 41% to jest również poniżej średniej unijnej. W Unii Europejskiej mniej więcej 10 punktów procentowych średnio ta frekwencja była wyższa. Najsłabiej w regionie wypadł powiat raciborski. Dla przykładu, w Krzanowicach głosować poszła co czwarta osoba. Poniekąd jest to zaskoczenie. Frekwencja w całym powiecie raciborskim była niska. W gminach ościennych była praktycznie na tym samym poziomie, co u nas, może 0,5% wyższa. No ale faktycznie jest ta frekwencja bardzo niska. Najwyższa frekwencja była z kolei w Katowicach. Tu głosować poszło ponad 47% uprawnionych do głosowania.